Zagrajmy dalej w Doom. To będzie ostatni odcinek Doom. Czwarty epizod, Die Flesh Consumed. Nagram jako osobne Zagrajmy, chociaż wiem, że to jest trochę dziwne, ale to będzie nagrane jako Zagrajmy w The Ultimate Doom. I ten poziom Dis. Nagram w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to będzie z modem Brutal Doom, czyli tak jak do tej pory graliśmy. A druga wersja to będzie normalny Doom, tylko tam sobie wpiszę wszystkie bronie, bo teoretycznie powinienem je mieć. Jak widać, mam, nie? Tutaj wszystkie bronie na dole widać i amunicję do nich też. Tak więc zagrajmy w Doom. Skończmy Doom, poziom Dis. I czym się to różni? A mianowicie ten potwór tutaj, boss, został zastąpiony przez o wiele silniejszą wersję, która strzela teraz BFG. I on naprawdę jest mocny. Możemy tutaj zginąć nawet. Marnuję amunicję. O kurde. Dobra. O nie, 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 nie. Bo jego BFG tak samo działa jak moje, czyli też mnie może ściągnąć z tym promieniem, nie? Niewidzialnym. Dobra, tu jest zapas amunicji, który i tak nie pozwoli mi z tego strzelić. No gini, szmato. A tak w ogóle to temu potworowi można strzelać w nogi. Jak się strzeli w nogi, to lecą takie te iskry, nie? Jak się strzeli w mózg, to leci krew. Czyli jak się strzela w mózg, to zabiera się więcej obrażeń na tych wronach. Zadaje się. Jest! Odrażający pajęczy demon, który nadzorował inwazję na bazy księżycowe i przyczynił się do tylu śmierci, właśnie został rozsmarowany. Otwiera się ukryte przejście, w które wchodzisz. Udowodniłeś piekłu, że nie dasz się łatwo zamknąć i teraz piekło w końcu gra fair. Gdy wychodzisz z przejścia, widzisz zielone łąki ziemi, w końcu w domu. Zastanawiasz się, co się działo na ziemi w czasie, gdy ty walczyłeś z wcieleniem zła. Dobrze, że żaden piekielny pomiot nie mógł przejść przez ten korytarz razem z tobą. Czyżby? O, jaki słodki króliczek. Ptaszki ćwierkają. To jest po prostu świetne. Głupie to jest. Nabity na pal. Głowa króliczka. Tak w ogóle to mi się kiedyś wydawało, że to jest ręka, nie? The end. Rozstrzelany na został. Dobrze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Zagrajmy w Doom. Jak już mówiłem, Die Flesh Consumed. Aha, i do tego jeszcze filmu zostanie doklejona druga wersja Dis. O, nie chciałem tego zrobić. Tak więc za chwilę wracamy. Nie zagrajmy w sumie, to będzie doklejone do tego ostatniego poziomu, Zagrajmy dumnie. Chciałbym pokazać, jak wygląda mapa 8 bez żadnych modów. Dopiszę sobie bronię, give SCD weapons, i dopiszę sobie amunicję, give ammo. Czyli, aha, jeszcze give backpack. Jeszcze raz give ammo, nie? Czyli w sumie mam 100 punktów życia, mam 600 nabojów do BFG, to jest takie w sumie... No wiadomo, że osiągnąłem to cheatem, ale jeszcze jest w sumie takie uczciwe, nie? Zapiszę to sobie jako test. Test. A ciekawe, czy teraz się zepsuje ten screenshot. Zepsuł się. No ciekawe.
i zaatakujemy pająka. Tak wyglądała walka z ostatecznym bossem gry Doom. Jeżeli się nie ma zainstalowanych żadnych modów. To jest oczywiście największy poziom trudności, Ultra Violence. Jak widać, finalny boss w Doomie ginie od jednego strzała z BFG. Nawet cyberdemona nie da się położyć jednym strzałem. Znaczy, czasami się udaje, ale to bardzo rzadko, zazwyczaj potrzeba dwóch. Jeżeli ma się też szczęście, jeżeli to zrobi dobrze. Bo normalnie cyberdemon jest w stanie przyjąć około 5 kulek na twarz, co zresztą zaraz zobaczymy. Map E2M8. Give STD weapons, give BP backpack, give ammo. Zabijmy cyberdemona bez modus. Gdzie on jest? I teraz się okaże, że boss w epizodzie drugim jest znacznie trudniejszy do pokonania niż boss w epizodzie trzecim. A! Jeszcze w ogóle tutaj przecież nie ma BFG, czyli musimy go zabić plazmą. Ale jako, że już chcę porównać, nie? A więc 3, 4, 5, 6. 6 kulek. Przyjął cyberdemon na ryj. A, pajęczy demon przyjmuje give all jedną. Chyba, że strzelimy z daleka, wtedy chyba może przyjąć dwie. Tak. Po prostu żenada. My na Super Godem mówimy na tego potwora pussy. Tak więc to było na tyle, jeżeli chodzi o Zagrajmy w Doom. Widzimy się w Die Flesh Consumed. Zagrajmy w The Ultimate Doom. Do następnego.